Życiowa sytuacja, trójka dzieci, którą musielibyśmy zostawić w zdalnym nauczaniu komuś na głowie, tym kimś mogłaby być teściowa, to było za dużo, po prostu. Oliwierze, który usłyszysz podczas swojej promotrasy programu Power Couple, to pewnie będzie się powtarzało non-stop, ja dzisiaj od niego zacznę. Czy ty z panią Karoliną byś się zgłosił do tego programu? Mieliśmy taką propozycję i tak się znalazłem w tym programie. W grudniu od Marty Wiech, producentki, dostaliśmy link do jednego czy do dwóch odcinków, żeby się zastanowić. Program był świetny, więc zastanawialiśmy się intensywnie, ale życiowa sytuacja, trójka dzieci, którą musielibyśmy zostawić w zdalnym nauczaniu komuś na głowie, tym kimś mogłaby być teściowa, to było za dużo, po prostu. Dodatkowo moja żona miała sesję egzaminacyjną, bo jest studentką studiów dziennych, więc jakby terminy nie złożyły się w ogóle, więc napisaliśmy, że dziękujemy bardzo, że super, przygoda się szykuje, ale we dwoje nie wyjedziemy. I ja napisałem jedno zdanie, że w razie czego jedno z nas może jechać w delegacji, czyli ja, i chętnie poprowadzę ten program. No i sprawy tak się ułożyły, że i moje życiowe doświadczenia rodzicielskie, ojcowskie, partnerskie i też te telewizyjne zgrały się w jeden spójny element i okazało się, że mam szansę poprowadzić jeden z piękniejszych programów, jakie chyba w ogóle powstawały w historii telewizji, bo ten program jest po prostu pełen pięknej prawdy o tym, co w życiu najważniejsze. Jak jest spokój w domu, powie ci to każdy sportowiec i każda osoba, to wtedy wszędzie inne rzeczy się da poukładać, więc ten rodzaj informacji, który płynie z tego programu, emocji, nadziei, tego wszystkiego, co jest jego esencją, jest pięknym sygnałem w tych trudnych czasach. Myślę, że większość z nas par pozamykanych dzisiaj w domach najczęściej miewa rozmaite dylematy, a ten program pokazuje, jak dzięki uwadze, uważności na drugiego człowieka, tego najbliższego, możemy stworzyć super fundament do fajnego życia i to w tym programie widać. No tak naprawdę kręcąc ten program i obserwując uczestników, w pewnym momencie nie masz w sobie takiego żalu, że jednak to nie ty jesteś uczestnikiem? Cieszę się, że mogę tu być w ogóle. Myślę, że obserwowanie ludzkich emocji, wystawionych na bardzo skrajne sytuacje ludzi, są cudowną lekcją i taką obserwacją życia. I to, co jest siłą tego programu, to takie gigantyczne pokłady ludzkiej wrażliwości, emocjonalności, które płyną. Za kamerami naszych kamer, znaczy za optyką naszych kamer, stoją faceci, którzy niejedno już przez tą lupę widzieli. Ale rzadko się zdarza, żeby operator uronił łzę, a w tym programie takie sytuacje są częste. Ten program, i to myślę mogę powiedzieć, ma coś takiego, co także na nas, ekipy, ludzi, którzy to tworzą, wpływa w określony sposób. My bardzo przeżywamy to, co się tutaj dzieje. Nawet minimalna dawka empatii, którą masz u siebie, powoduje, że zaczynasz inaczej też myśleć o swoim związku. I teraz powiem coś, co usłyszałem ostatnio od kolegów, kiedy mieliśmy wolny dzień, że szef tutaj naszej ekipy realizatorskiej, niejaki Pudzian, powiedział, że z tymi chłopakami jeździ na zdjęcia od wielu lat, ale jeszcze nigdy nie widział, żeby tak często dzwonili do swoich partnerek i mówili im, że je kochają. Ten program jakby nam wszystkim pokazuje, jak warto dbać o drugą stronę, że te relacje są czymś takim, co warto podsycać. No myślę, że zwłaszcza w tych nie najłatwiejszych z różnych względów dla ludzi, ekonomicznie, gospodarczo i emocjonalnie czasach, to będzie piękny, wzruszający, zabawny i zostający na długo w pamięci obraz. Mhm.